dzisiejsze spotkanie to poniekąd taka lekcja cierpliwości. No tak, no my musimy też gdzieś tam się liczyć z tym, że drużyny wyjdą i będą walczyły od początku i zostają dużo zdrowia i zaangażowania. I nie każdy mecz będzie się układać tak, że będziemy do przerwy prowadzić 5-0 i sobie gdzieś tam spokojnie w drugiej połowie tą grę układać. No, normalka, no. Znamy to już z wielu wcześniejszych sytuacji, że trzeba być cierpliwym, trzeba walczyć o każdą bramkę i tą przewagę budować niekoniecznie od samego początku. Co było kluczem do zwycięstwa z Dremanem? Ja myślę, że druga połowa, gdzieś tam początek drugiej połowy, że gdzieś tam weszliśmy na trochę wyższy poziom i gdzieś tam szybko żeśmy sobie ten mecz ustawili, no i gdzieś Dremon już nie miał szans na to, żeby gdzieś do nas dojść. Na pewno dzisiaj mieliśmy swoje, może nie problemy, ale jakieś tam mniejsze lub większe kłopoty, że gdzieś ta czwórka 3-1 była eksperymentalna i gdzieś tam musieliśmy mieszać pozycjami zawodnikom. Ciężko było im gdzieś wejść w ten mecz, ale czym mecz dłużej trwał, tym to lepiej wyglądało i na pewno jestem z tego układu dzisiejszego też zadowolony. Pytanie nieco ogólniejszej natury. Walka o medale nie mniej ciekawa jak to, co się dzieje na dole tabeli. No tak. Dzisiejsze zwycięstwo Brzegu na pewno gdzieś tam urozmaiciło tą walkę o utrzymanie. Wiadomo, że u góry też jeszcze ta walka o medale trwa, więc liga jest bardzo ciekawa. No my się cieszymy, że tą przewagę nad całą stawką budujemy i gdzieś mamy coraz więcej spokoju z tyłu, ale mimo wszystko chcemy te mecze wszystkie wygrywać i grać w dobrym stylu. Czego serdecznie życzymy. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, przez 20 kilka minut w waszym wykonaniu to było coś więcej niż tylko stawianie oporu. Z takim zamiarem tu przyjechaliśmy. Trzeba z każdym podjąć rękawice i walczyć, dlaczego nie z rekordem. Jak niektórzy tutaj przyjeżdżają po najmniejszy wymiar kary, nas to nie interesowało dzisiaj. Zemściło się to w drugiej połowie, rekord pokazał klasę. No ale trzeba zagrać dwie równe, dobre połowy. W pierwszej, zdaje się, zostawiliście mnóstwo zdrowia, za co zapłaciliście wysoką dosyć cenę w drugiej części. Czy mi się wydaje, że to nie chodzi o kondycję, przygotowanie fizyczne, bo chłopaki są przygotowani, natomiast chyba zaspali. Nie wiesz, jest szatni, zbyt proste błędy w obronie. Oczywiście nie ujmując jest tu zawodnikom rekordu, ale w pierwszej połowie nam się takie błędy nie przytrafiały. W drugiej plan runął po dwóch, trzech minutach bodajże. No nic. Nie chcę mówić, że kolejna lekcja, no bo taka prawda, natomiast musimy pracować nad koncentracją, żeby umieć zagrać dwie takie same połowy. Niemniej tak grające zespoły jak dzisiaj Dreman z ligi nie spadają. Miejmy taką nadzieję, bo wszyscy walczą, ciężko jest, przed nami jeszcze sporo meczy. Taki jest cel, no, budujemy drużynę, miejmy nadzieję na przyszły sezon. Ale musimy te punkty podnosić, dlatego też szukaliśmy ich tutaj, nie ukrywam. Może ktoś powie, że rzuciliśmy się z motyką kamień, ale naprawdę przyjechaliśmy tutaj walczyć o punkty. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wadim, mnóstwo zdrowia zostawiliście dziś na parkiecie w hali rekordu. No tak, właśnie, szkoda tej pierwszej połowy naprawdę, bo jakbyśmy wykorzystali się swoje momenty, sytuacje, to wynik byłby troszkę lepszy dla nas i wyślimy prawdopodobnie na drugą połowę większe skoncentrowanie, czym wyszliśmy. Siergiej Burduja w bramce nie mógł wszystkiego obronić. Tak, właśnie zagrał dobre zawody, ale niestety, no, co wpadło, to wpadło. W trochę innej roli, w innym ustawieniu niż zwykle na boisku. Trudno się było przyzwyczaić, przestawić? Materazzi, Chiellini, troszkę się ogląda, prawda? Ale patrząc tak naprawdę i na serio, no, trener dał troszkę inne zadania na dzisiaj i zawodnik wszechstronny musi się odnaleźć w każdym ustawieniu i wydaje mi się, że dzisiaj może tam czasami trochę nawet za ostro i pomimo, że piwo troszkę cięższy i większy, to jakoś dałem radę, te faule czasami niepotrzebne, ale tak, wydaje mi się na plus. Szkoda, bo w pierwszej połowie graliśmy my jako czwórka na pewno słabiej i poniżej oczekiwań, nie rozpędzaliśmy tej gry, nie graliśmy na tyle dynamicznie i szybko, nie poruszaliśmy się i to powodowało, że gdzieś też potem te faule grana taka na styku i, no i tylko 1-0 i trzeba przyznać, że bardzo wyrównany mecz. No właśnie, spodziewaliście się takiego oporu ze strony ekipy z Opolszczyzny, zwłaszcza w pierwszych 20 minutach?
Szczerze powiedziawszy tak, bo to jest, uważamy, bardzo dobra drużyna pokazała z Piastem, z Klireksem bardzo wyrównane mecze, zwycięskie z Piastem, prawda, i z Klireksem też, tak jak powiedziałem, minimalne wyniki i wiedzieliśmy, że potrafią grać, mają pomysł na grę, to jest całkiem inna drużyna niż ta, która była w pierwszej rundzie. No i cóż, trochę trzeba przyznać, że nie zdaliśmy tego egzaminu w pierwszej połowie, my jako, tak jak powiedziałem, czwórka, bo te momenty powinny być lepsze i Dreman grał po prostu swoje, my w tym momencie zagraliśmy troszkę słabiej jako czwórka, ale na szczęście druga dzisiaj zagrała tak, jak powinna. Są tacy, którzy wieszają już Wam złote medale na szyjach. No to za 7 kolejek być może, a tak naprawdę na teraz życzmy sobie bardziej wesołej świąt i odpocznijmy troszkę i te błędy, które dzisiaj popełniliśmy, musimy poprawić i jeżeli będziemy grać i wygrywać, to wtedy zawiesimy te medale. Zatem zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkim również życzę wesołych świąt.